Reżyser Albert Serra odniósł swój największy sukces w życiu, i to w dodatku z filmem, którego nic się po nim nie spodziewał. Serra jest katalończykiem i wszystkie swoje dotychczasowe fabuły realizował albo w tym języku, czyli właśnie po katalońsku, albo po francusku. I co prawda, owszem, przez kilkanaście lat zdobywał za nie różne międzynarodowe wyróżnienia, czy to w Cannes, czy to na przykład w Locarno, ale żadne z nich nigdy nie przypieczętowało jego pozycji wśród najwybitniejszych twórców z półwyspu iberyjskiego. I teraz to się zmieniło. W ostatni weekend września został jednogłośnie uhonorowany przez jury złotą muszlą, czyli to jest główna nagroda w San Sebastian, czyli w takim baskijskim mieście, w którym odbywa się najważniejszy festiwal filmowy w Hiszpanii. I co ciekawe, zgarnął ją za bardzo nietypowe dla siebie dzieło. bo po pierwsze, film jest nakręcony po hiszpańsku, a po drugie, to jest pierwszy w jego życiu dokument, który w dodatku na tym tegorocznym festiwalu wzbudził też największą falę kontrowersji, bo w artystyczny sposób przedstawia Corrida. I to jest ciekawe zbieg okoliczności, że Serra dostaje najważniejszą hiszpańską nagrodę filmową za właśnie taki dokument. Akurat w momencie, gdy ta bardzo, bardzo specyficzna część miejscowej kultury przechodzi kryzys, no, z którego być może już się nie podniesie. Zacznijmy od wyjaśnienia, o co w ogóle chodzi, no bo nie zawsze jest to w pełni jasne. Zmagania człowieka z bykiem. Albo w ogóle, jeżeli już tak górnolotnie zaczynam, no to szerzej jakaś symboliczna rola tego zwierzęcia w różnych kulturach, no to jest oczywiście coś bardzo powszechnego i absolutnie normalnego we w zasadzie wszystkich starożytnych społeczeństwach, które w jakiś sposób zajmowały się hodowlą bydła. Można mówić o różnych, ale zostając tylko przy tych, które ze względu na oczywiście programy nauczania w szkołach są nam najbardziej znane, no to zarówno Fenicjanie, jak i starożytni Grecy, jak i starożytni Rzymianie, Wszystkie te trzy kultury miały coś wspólnego z bykami, i wszystkie były obecne na Półwyspie Iberyjskim. I część ich bogactwa kulturowego, razem też oczywiście z dziedzictwem ludów zasiedlających te tereny w późniejszych okresach, na przykład Celtów, dla których byki też były ważnymi, symbolicznymi zwierzętami. No więc ślady tych wierzeń i ślady tamtejszych obyczajów wciąż są obecne w Hiszpanii w takich tradycjach ludowych. W zależności od części półwyspu, o której mówimy, te tradycje mogą się różnie nazywać. Na przykład w Galicji to jest oboj, w kraju Basków to jest sokra mutra, w Katalonii buł embolat, a w Kasteli Leon to na przykład toro jubilo. I często to nie jest nazwa regionalna, tylko odnosząca się do jakichś charakterystycznych cech tej tradycji. Na przykład w Deni, czyli to jest mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Alicante a Balencią, Busalmal, Oznacza dosłownie byki do morza, no bo dosłownie tak to wygląda. tak Uczestnicy uciekają przed właśnie tymi zwierzętami, ulicami miasteczka i w takim kluczowym momencie po prostu wskakują do wody, w ten sposób ratując się przed wzięciem na rogi. No i właśnie. Czasami te byki prowadzi się na linię, czasami zagania się je konno, ale w większości wygląda to jednak tak, że ludzie po prostu uciekają przed bykami pieszo. I prawdopodobnie Przychodzą mam teraz na myśl obrazki z najbardziej znanego święta tego rodzaju i to są San Fermines, które są obchodzone w lipcu w Pampelunie. Kto był ten wiek, kto nie był to przypomnę, że przez równo 7 dni o dokładnie 8 rano tłum ubranych na biało i przewiązanych czerwonami em, takimi chustami różnych osób, bo to są nie tylko mężczyźni, od, od dawna także kobiety, no więc tłum tych osób próbuje po prostu nie dać się stratować przeganianym ulicami miasta bykom. I podobnie jak inne takie święta ludowe w Hiszpanii, to jest tradycja, która sięga głębokiego średniowiecza. Ale już wieczorna corrida, podczas której zabijane są te byki z porannego biegu, no, to jest już dużo nowszy wymysł. Przynajmniej w tej formie, która dziś jest powszechnie znana. A więc pod koniec XVIII wieku Ronaldo i Messi nazywali się Costillares i Pedro Romero. I oczywiście podobieństwo ze współczesnymi piłkarzami są tak naprawdę bardzo małe, ale chodzi mi o ich po pierwsze sławę, a po drugie, rywalizację, jaką między sobą toczyli. Obaj pochodzili z andaluzji, z rodzin Toreros, czyli ludzi zajmujących się walką z bykami, bo taki zawód wyodrębił się już mniej więcej cztery wieki wcześniej, chociaż trzeba zaznaczyć, że był pół amatorski. Na przykład y, ojciec Kostia na co dzień był po prostu rzeźnikiem, a z bykami walczył w czasie wolnym. No więc to ci dwaj upowszechnili użycie y, płachty, która tak naprawdę wcale nie musi być czerwona, no bo byk nie rozróżnia kolorów. To od ich walk standardem stało się zadawanie tego końcowego ciosu taką specjalną szpadą. To oni właśnie spopularyzowali ten charakterystyczny strój, który dziś w zasadzie można powiedzieć, że jest standardowym kostiumem Matadora znaczy, można powiedzieć, po prostu tak jest. No i y, to właśnie w ich czasach toreros stali się gwiazdami masowej wyobraźni. I w pewnym sensie są nimi do dziś. Nieprzypadkowo powoływałem się wcześniej na Ronaldo i Messiego, chociaż. W sumie to powinienem raczej mówić o Ramosie, no bo w przeciwieństwie do nich jest Hiszpanem. No i w dodatku, co ważne, kolejne zdobywane tytuły celebrował na boisku, właśnie udając Torero powiejącego taką kapotą. Obejrzyjcie sobie jaki, dosłownie jakikolwiek filmik z czegokolwiek, co Ramos wygrał. No więc czołowi piłkarze z hiszpańskich klubów są oczywiście rozpoznawalni na całym świecie, ale w samej Hiszpanii równie wielką sławą cieszą się też właśnie Matadorzy. Enrique Ponsie, El Juli, Morante de la Puebla, José Tomas. Nawet osoby, które na co dzień nie interesują się Koridą, prawdopodobnie wiedzą coś o tych toreros albo chociaż o jakichś skrawkach ich życia. I trudno jest to lepszy przykład niż Francisco Rivera, czyli po prostu Pakiri. Urodzony w 1948 roku syn rzeźnika z małej andaluzyjskiej miejscowości, okazał się mieć naprawdę wybitny talent do poruszania się z taką kapotą po arenie i już w wieku 18 lat, czyli w pierwszym roku swojej zawodowej kariery, został przez miejscową pracę zaliczony do elity. W 1972 roku był najczęściej występującym mataderem w kraju, a rok później wrzenił się w rodzinę Ordoniesów, czyli taką trochę korridową arystokrację. No, to na przykład oni sprawili, że walki opisywał z zachwytem Ernest Hemingway. Jego najlepszym kolegą był ee, teść Pakiriego. Więc już sam ten ślub sprawił, że Pakiri pojawiał się w hiszpańskiej prasie plotkarskiej równie często co największe gwiazdy kina. Ale tak naprawdę to była dopiero zapowiedź tego, co miało się stać. No bo małżonkowie po kilku latach, co prawda, w zgodzie, ale mimo wszystko się rozstali i w 1983 roku Torero wziął ponownie ślub, tym razem z Izabel Pantochą. I Pantocha to jest w ogóle temat na cały osobny podcast. To jest niekwestionowana królowa hiszpańskiej Estrady, która praktycznie jednoosobowo doprowadziła do odrodzenia się kopli, czyli takiego charakterystycznego andaluzyjskiego gatunku muzycznego, który do tamtej pory w zasadzie trochę już obumierał. Ee, życie rodzinne Pantochy, jej procesy z własnym synem, to jest w zasadzie podstawa funkcjonowania hiszpańskich mediów plotkarskich. Jej odsiadka w więzieniu za pranie brudnych pieniędzy to jest. Drugi najważniejszy symbol korupcji w tym kraju, w zasadzie zaraz po abdykacji króla Juana Carlosa, który, dodajmy, zrzekł się korony dokładnie w tym samym roku, w którym ona poszła siedzieć, tam kilka miesięcy wcześniej. Także Pantocha to jest naprawdę temat rzeka, ale być może byłaby tylko zdolną, popularną wokalistką, gdyby nie to, że rok po ich ślubie, papierry został wzięty przez byka na rogi i zginął na arenie. Więc Pantocha została w wdową narodową, a album Marinero de Luces, w całości poświęcony właśnie jej zmarłemu mężowi, rozszedł się w 1986 w ponad milionowym nakładzie. I to tylko oficjalnie, bo podobno pirackich kopii było kilka razy więcej. Pakiri nie był tak naprawdę nawet wśród pierwszej piątki Torres z największymi osiągnięciami, ale przez swoje życie, przez swoje śluby i oczywiście przez swoją śmierć, stał się ucieleśnieniem. Pewnej części hiszpańskiego społeczeństwa, i jak wielu jego kolegów po fachu, stał się de facto powszechnie rozpoznawalnym symbolem. I teraz tak. To jest oczywiście bardzo skrócona wersja miliona, miliona podobnych opowieści, jakie można by jeszcze przywołać. Na przykład, może warto powiedzieć, że Camarón, czyli człowiek, który absolutnie zrewolucjonizował flamenco, i dzięki niemu niektórzy z Was słuchają dziś Roselii. A więc Cameron został wokalistą w zasadzie tylko dlatego, że no, zwyczajnie nie sprawdził się właśnie jako Torero, co było jego największym marzeniem. Można też przywołać, że na tym samym festiwalu filmowym, który Albert Serra wygrał właśnie tym dokumentem o Coridzie, nagrodę za całokształt pracy aktorskiej dostał też Javier Bardem, który przy każdej okazji podkreśla, że absolutnie najważniejszym filmem w jego życiu z wszystkich, które nakręcił w jakimkolwiek języku, no więc najważniejszym filmem był Hamon, Hamon, w którym wciela się właśnie w chłopaka aspirującego do zostania torero. I takich symbolicznych historii pokazujących, że Corrida jest integralną częścią hiszpańskiej kultury, no takich historii jest na pęczki. Tyle tylko, że to wszystko ma wymiar symboliczny. A jeżeli nie dać się oślepić tym błyskotkom na właśnie strojach matadorów, no to można też dostrzec wymiar praktyczny, czyli po prostu pieniądze. A z tymi ostatnio nie jest najlepiej. W tym samym miesiącu, kiedy Serra dostawał nagrodę za swój dokument, Ministerstwo Kultury ogłosiło, że likwiduje Narodową Nagrodę Tauromachi. No bo m, tak się składa, że w Hiszpanii właśnie tak oficjalnie nazywa się całość tej kultury. Historia tej nagrody i tak nie jest długa, no bo przyznawano ją dopiero od 2013 roku, ale 30 tysięcy euro, które dostawał laureat, to jest dosłownie połowa wszystkich środków z budżetu, jakie rząd przeznacza na wsparcie tego sektora. <grych> Dla porównania, dofinansowanie państwowe do np. wędkarstwa sportowego to są 303 tysiące euro. Narty wodne dostają od rządu 280 tysięcy euro, i nawet bóle albo pytanka, w zależności od tego, jak to nażywacie, ale chodzi o to rzucanie kulą, tak? no to to jest 227 tysięcy euro z budżetu, czyli ponad siedmiokrotnie więcej niż idzie na walki z bykami. To oczywiście nie oznacza, że ta tałoromachia nie może liczyć na żadne środki publiczne, no bo według danych zapewnianych przez samorządy. Co piąta gmina w kraju samodzielnie z własnych środków dopłaca do właśnie takich wydarzeń. Łączna suma takiego wsparcia to są 42 miliony euro. Ale uwaga, kiedy wejdziemy w szczegóły, no to okazuje się, że niekoniecznie chodzi o korridę. Na przykład prawie połowa wszystkich tych środków jest wypłacana we wspólnocie autonomicznej Walencji. I dlaczego tak jest? No bo ta część kraju ma najwięcej w całej Hiszpanii takich tradycyjnych ludowych obchodów z bykami, czyli dokładnie takich, o których opowiadałem wam kilka minut temu na początku tego odcinka. Pieniądze w tych właśnie samorządach z reguły idą więc na aktywność, w której uczestniczy po prostu duża część lokalnej społeczności. To jest coś bardzo oddolnego i jednoczącego całą wspólnotę. Natomiast zorganizowane korlidy to jest zupełnie inna historia. Według raportu Ministerstwa Kultury za zeszły rok z prawie 19 tysięcy wydarzeń z bykami w całym kraju było tylko 382 tego rodzaju spektakli na arenach. Jeżeli rozbijemy to jeszcze konkretniej, to okazuje się, że co piąta taka impreza została zorganizowana w Andaluzji. Prawie tyle samo we wspólnocie autonomicznej Madrytu, a jeżeli dorzucimy do tego jeszcze obie Kastylie, no to okazuje się, że w trzech czwartych przypadków korrida odbywa się tak naprawdę tylko w czterech regionach kraju. I na pierwszy rzut oka, to mogłoby się wydawać, że to jest wynik zakazów, tak, zakazów organizowania tego typu imprez, które w ciągu ostatnich kilkunastu lat wprowadzały na przykład Wyspy Kanaryjskie, Katalonia, Baleary, czy poszczególne gminy w różnych częściach kraju. Ostatnio, dwa lata temu, zrobiły to władze Gijon, które swoją drogą w 1914 roku było miejscem pierwszej w Hiszpanii wielotysięcznej demonstracji przeciwko tego typu rozrywkom. Bo tak się składa, że wbrew pozorom krytyka Korridy w Hiszpanii nie jest wcale niczym nowym, co miałoby się pojawić ostatnio dopiero z ruchami na rzecz praw zwierząt. W rzeczywistości, głosy domagające się ograniczenia Korridy albo w ogóle jej zakazania pojawiały się wśród miejscowych intelektualistów od no, przynajmniej XVII wieku. Pierwszym takim w zasadzie poważnym krytykiem był Gaspar Melchior de Jovellanos, czyli taki czołowy myśliciel hiszpańskiego ym, oświecenia, bardzo wpływowy w swoim czasie. Podobne opinie wyrażały wielu jego współczesnych, ale też w ogóle część intelektualnych elit zajmowała potem takie stanowisko, a z kolei trochę z braku lepszego słowa lud w większości nie był po prostu tym zainteresowany, bo Corrida nie jest wcale zjawiskiem ogólnohiszpańskim. Nawet jeżeli pominąć wyspy i afrykańskie eksklawy i skupić się tylko na kontynentalnej części kraju, no to na przykład Rioja, Kantabria, Asturias czy Galicja praktycznie nigdy nie miały takiej tradycji. A na przykład w Katalonii ograniczała się ona do większych miast i to często też w związku z liczną wewnętrzną migracją z biedniejszych regionów, na przykład albo przede wszystkim z Andaluzji. To właśnie ta południowa część kraju e, obok Madrytu oraz obok Kastylii jest właśnie tym miejscem, gdzie Korida wciąż cieszy się popularnością. I teraz pytanie, jaka dokładnie jest ta popularność? Według danych Ministerstwa Kultury w ciągu 10 lat liczba takich imprez spadła aż o 20%. O ile w sezonie 2014-2015 na trybunach zasiadał no, prawie co dziesiąty Hiszpan, to w ostatnim w ostatnim sezonie ten wynik był pięciokrotnie niższy. I częściowo można to oczywiście zrzucać na jeszcze wpływ pandemii koronawirusa, ale na przykład badania Katedry Ekonomii Praktycznej z Uniwersytetu w Barcelonie już w 2014 roku, czyli 10 lat temu, wskazywały, że 53% Hiszpanów deklarowało w sondażach zerowe zainteresowanie Corridorem. I to był trend, który się pogarszał dla tej całej rozrywki. Pakiri. Zginął 40 lat temu, a wciąż jest lepiej znany niż niejeden współczesny Torero. I to nie za sprawą swoich umiejętności, tylko dlatego, że jego rodzina wciąż jest po prostu na czołówkach plotkarskich mediów. Ten spadek popularności zauważyli też bardzo boleśnie lokalni biznesmeni. W marcu zeszłego roku z wielką pompą wystartowała platforma streamingowa OneToro TV, czy OneToro TV w tym przypadku. Międzynarodowi inwestorzy zaoferowali organizatorom Corridy wyższe stawki niż dawała pokazująca je od lat telewizja Mobistar, która oczywiście z kolei zastąpiła e, Kanal Plus. E, poza najważniejszymi imprezami w Hiszpanii postanowili też pokazywać te we Francji, w Meksyku, w Peru czy na przykład w Kolumbii, no bo p, wtedy, dwa lata temu nie mogli jeszcze wiedzieć, że po prostu w lipcu tego roku Kolumbia także zakaże Corridę. Według zapowiedzi taka oferta miała przyciągnąć 200 tysięcy subskrybentów z samej tylko Hiszpanii, i być może nawet drugie tyle z reszty świata. Natomiast jak wyszło w praktyce? No, w rzeczywistości udało się dobić dołącznie 53 tysięcy, przez dwa lata kanał stracił 12 milionów euro i ogłosił, że zaprzestaje transmisji na dosłownie kilka dni przed najważniejszą jesienną imprezą w Sewii, czyli stolicy Andaluzji, czyli, jak już wiemy, Ostatniego bastionu Korridy. Chociaż jak widać, niewystarczająco licznego, żeby chcieć płacić za taki kanał. I tak się złożyło, że dokładnie w tym samym tygodniu, w którym ten kanał przestawał transmitować, Albert Serra dostał całą nagrodę za ten dokument o Korridzie. Jego tytuł, Tardes de Choleda", można przetłumaczyć jako Samotne popołudnie. Co jest w tym przypadku odniesieniem do tego, że korida odbywa się właśnie w późniejszych popołudniach, czasami wieczorami, na no Amatador rzekomo jest na arenie sam, chociaż w rzeczywistości nigdy. Jeżeli trendy społeczne się potwierdzą, to prawdopodobnie w całkiem niedalekiej przyszłości naprawdę będzie tam samotny, bo na trybunach po prostu nikogo nie będzie.